Hej, cześć Wam. Dziś będzie mały audyt sklepu internetowego. Niejaka Aleksandra napisała do mnie na Facebooku i poprosiła mnie, czy nie mógłbym rzucić okiem na jej sklep. Jest to sklep na gotowej platformie, który sama sobie, że tak powiem, wyklikała. No i nie jest po prostu, no nie ma pojęcia, czy to zrobiła dobrze, czy można tam coś poprawić, czy jest w ogóle sens zrobić taki sklep, więc zerknę na to. Dosłownie parę minut to potrwa i zobaczymy, co. No, co tam jest do zrobienia, co tam ewentualnie można poprawić. Wiem, że wielu z Was robi takie sklepy samemu, więc wydaje mi się, że z tego krótkiego materiału na pewno coś dla siebie tutaj wyciągniecie i no, będziecie mogli zrobić po prostu ten sklep lepiej. No dobra, no to zaczynamy. Ok, tak wygląda ten sklep, strona główna. No to, co mi się rzuca już tutaj na pierwszy rzut oka, że tak powiem. Sklep jest na rynek brytyjski, jest on po polsku, więc sklepy tego typu naprawdę mają szansę pojawić się w Google, ponieważ my zawężamy się do wyszukiwarki SEO UK na polskie frazy. Jest to znacznie prostsze pozycjonowanie niż jakbyśmy pozycjonowali się po angielsku w UK czy po polsku w Polsce. No bo jakby na to nie patrząc, konkurencja jest znacznie mniejsza. I teraz, czy taki sklep da się wypozycjonować? Oczywiście, że się da to zrobić. W przeciwieństwie właśnie do angielskiego sklepu na angielski rynek, co raczej już jest no, prawie niemożliwe, tego typu sklepy da się wypozycjonować. Natomiast ja patrząc na ten sklep już widzę tutaj pewne braki, które spowodują, że no, będzie to bardzo ciężkie. W zasadzie bez tych rzeczy, o których zaraz Wam powiem, pozycjonowanie tutaj raczej się kompletnie nie uda. Więc od czego ja tutaj bym zaczął? Przede wszystkim, jeżeli mamy zabawki w UK, więc trzeba dać Google informację, o czym jest nasz sklep, czyli musimy napisać dosłownie literami gdziekolwiek, najlepiej w nagłówku H1, że przykładowo sprzedajemy polskie zabawki w UK. Nie wiem, czy takie coś wpisują potencjalni klienci do Google, ale podejrzewam, że chyba tak. To oczywiście da się zbadać różnymi innymi narzędziami, natomiast zakładając, że coś takiego Polacy w UK wpisują do Google'a, to my musimy to tutaj napisać i to nie może być baner, że tak powiem, graficzny, tylko to musi pisać, że tak powiem, fizycznie, żeby szło to zaznaczyć myszką i najlepiej w nagłówku H1. To już, jak te nagłówki się ustala, to już wszystko zależy od naszego CMS-a, natomiast to musi tutaj pisać i najlepiej, jak będzie to pisało w jakiejś takiej formie dłuższej, czyli przykładowo nawet pod tymi produktami gdzieś na dole robimy taką sekcję, hej, jesteśmy, nie wiem, polskimi zabawkami w UK, sprzedajemy, nie wiem, klocki z drewna, to, po prostu wszystko piszemy o tych zabawkach polskimi frazami, starając się użyć wyrażeń takich, jakie mogą wpisywać nasi klienci. I to tak samo musimy umieścić w meta title i w meta description. Jak to się robi? Też zależy od CMS-a. Musimy to znaleźć w ustawieniach naszego sklepu, gdzie się to wprowadza. I jak takie rzeczy wprowadzimy, to już Google będzie rozumiał, o czym jest nasz sklep, bo w tym momencie on ma tylko tutaj kategorie i to jest wszystko zbyt ogólne. Muzyczny odtwarzacz, jak widzicie, to mu nic nie mówi. Poza tym produkty też się zmieniają, raz są takie, za chwilę będą inne na stronie głównej. Nie możemy na tych rzeczach polegać. Musimy tu zrobić po prostu konkretny opis, o czym jest nasz sklep, użyć wszelkiego rodzaju fraz. Bardzo dobrym zabiegiem też będzie, jeżeli przykładowo zrobimy tu na dole taką sekcję z opisami, jeżeli będziemy wymieniać tam, nie wiem, że mamy klocki, że mamy książki, że mamy jakieś inne rzeczy, to bardzo fajnie będzie podlinkować te wyrazy, które będą w tym opisie, tak aby były klikalne i przenosiły nas do danej kategorii. Wtedy to jeszcze lepiej pomoże zrozumieć Google'owi, co my tak naprawdę sprzedajemy. Nie? To jest taka podstawa, od czego trzeba zacząć. Natomiast dalej, jeżeli przykładowo będziemy chcieli się pozycjonować, nie wiem, na przykład na gry planszowe po polsku, nie wiem, coś w tym stylu. Podejrzewam, że Polacy będą tak szukać takich rzeczy, to jeżeli mamy kategorię gry planszowe, o, to tutaj już mamy troszkę lepiej, bo już mamy tutaj opis, więc to już dla Google jest jakiś znak. Sprawdźmy, czy on jest w jakimś nagłówku. Tak, jest, ja widzę, że jest w H1, więc bardzo dobrze. Tu już mamy dobrą optymalizację, ale ten nagłówek można byłoby na przykład dodać tutaj po polsku, przykładowo, żeby właśnie jeszcze bardziej dać do Google'a, jakby cynku Google'owi, na czym nam zależy i fajnie byłoby dodać też ze 2-3 zdania opisu takiego mniejszego tutaj pod tym nagłówkiem, jakie mamy te gry, żeby też Google bardziej to zrozumiał. I to jest druga rzecz, czyli optymalizujemy tak naprawdę naszą stronę główną i stronę kategorii,
i do wszystkich kategorii, jeżeli mamy, nie wiem, puzzle na przykład, nie wiem, polskie puzzle w UK, coś w tym stylu, też robimy dokładnie tak samo. Klocki dla Polaków, wszystko tutaj, co mogą nasi potencjalni klienci szukać w UK, nie? To musi się to wszystko znajdować. A teraz, jeżeli przykładowo mamy jakiś produkt i ten produkt jest, nie wiem, na przykład mamy książkę i chcemy ją zoptymalizować, na przykład, nie wiem, 100 pierwszych słów UK. Być może jest to coś, co potencjalni klienci będą wpisywać do Google'a, bo oni wiedzą, że są takie książki, więc będą wpisywać 100 pierwszych słów po polsku, tego typu rzeczy, więc nasz produkt sam też musi zostać na to zoptymalizowany, czyli tytuł, mamy tutaj 100 pierwszych słów, może dodajmy 100 pierwszych słów po polsku, opis musi być bogaty, to jest za bardzo mało opisu. Czym większy zrobimy ten opis, tym Google bardziej zrozumie celniej, co my chcemy, żeby on zaindeksował. I tutaj jeszcze mamy w pasku strukturę adresu. I co to ja tutaj widzę? Mamy kategoria, książki, 100 pierwszych słów. Jest całkiem ok, idealnie, jeżeli dałoby się skonfigurować ten sklep w ten sposób, że nie wyświetlałby w adresie URL kategoria, tylko byłoby książki, 100 pierwszych słów. To jest zawsze, czym mamy krótsze, że tak powiem, to drzewko, tym lepiej dla Google'a. To jest, że tak powiem, podstawa. Natomiast tutaj nie jest aż tak tragicznie, bo są sklepy, gdzie zamiast takiego prostego adresu mamy tutaj jakieś pytajniki, dużo myślników, jakieś słowa, których przeglądarka w ogóle nie rozumie. Nie przeglądarka, tylko robot Google'a nie rozumie. Wtedy jest bardzo źle. Natomiast tu jest całkiem ok. Wejdę, kategoria, zagadki, czuczu. Nie znam tej zabawki, ale jeżeli to jest coś, co ludzie mogą wpisywać, tu to czuczu, to też możemy zobaczyć czuczu, gdzie kupić w UK, kupić tutaj w UK, tego typu określenia, co też pomoże zrozumieć, jak zaindeksować waszą stronę. Później mamy płcio, kategoria, aha, tu nic nie mamy. Także to są takie podstawy, które naprawdę można zrobić samemu. Trzeba tylko wejść w tego naszego CMS-a, znaleźć, gdzie to się wszystko wypełnia i można to porobić samemu. Opisy produktów są super ważne. Pamiętajcie, że mało komu chce się robić fajne opisy produktów. Jeżeli te opisy produktów na przykład skopiowaliśmy z innego sklepu, to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Lepiej dodać temu coś od siebie, żeby przynajmniej pozmieniać szyk zdań, dodać jakieś wyrazy, pozamieniać tam, nie wiem, przymiotniki na jakieś inne, żeby to było unikalne. Czym bardziej przyłożymy się do tych opisów, tym to zaprocentuje. Ale najważniejsza jest ta strona główna, żeby ją zoptymalizować. Tutaj nic nie ma. I teraz, jeżeli chodzi o estetykę tutaj designu, no nie będę się tutaj wypowiadał, nie wygląda to najlepiej, ale nie wygląda też jakoś super strasznie. Na pewno widać, że tutaj nam się to menu rozpadło, więc jeżeli mamy tak dużo kategorii, to odpuśćmy przykładowo o sklepie, napisz do nas, odpuśćmy te rzeczy, bo kogo interesuje o sklepie? Tego nikt prawie nie będzie czytał, a nam to tutaj zaburza menu. Takie odnośniki możemy dać jak najbardziej tutaj, zresztą nawet widzę, mamy, więc wyrzućmy te rzeczy z górnego menu, zostawmy je tutaj na dole, tam gdzie trzeba i na pewno to menu będzie lepiej wyglądało. Ja widzę, że tu już było na tyle ciasno, że trzeba było zmniejszyć font, więc spróbujmy może te kategorie jakoś zawężyć, zrobić jakieś dropdowny, żeby ich było mniej. Bardziej estetycznie, żeby to wyglądało. No logo też nie jest najlepsze, natomiast może być, nie ma tutaj jakiejś tragedii. Tutaj to social media, ja bym to wszystko powyrzucał, ponieważ robot przychodzi na naszą stronę i on od razu jest odsyłany do social media. Bardzo często on może wyskoczyć, że tak powiem, z naszej strony, polecić dalej bez sensu. Wywaliłbym te social media, jak już muszą być, one nawet widzę, nie są podłączone. Dałbym je, zresztą są też na dole, więc stąd bym je usunął jak najbardziej. Czego mi tutaj na pewno brakuje, to ja jako klient przede wszystkim, aha, mam, dobra, dostawa 2-3 dni. Jeżeli to jest prawda, no to super, bo to by mnie interesowało, jak szybko mogę je zamówić i czy na pewno na terenie całego UK. Chciałbym to wiedzieć i jaka jest cena dostawy, też by mnie to interesowało, ponieważ ja mogę mieć tutaj takie przeczucie, że te książki na przykład jadą z Polski i ta dostawa będzie droga, więc chciałbym takie potwierdzenie, ok, rzeczywiście wysyłka z UK trwa to 2-3 dni, kosztuje tyle.
Fajnie byłoby też, żeby wysyłka była za darmo. Być może jest, ja tego nawet nie widzę w tym momencie. Jeżeli jest za darmo, to bym się tym pochwalił. Jeżeli nie jest za darmo, bo na przykład no, czasem się nie opłaca robić darmowej wysyłki, to zrobiłbym tutaj na pewno jakąś sprzedaż łączoną, czyli po przekroczeniu, nie wiem, 50 funtów jest darmowa wysyłka. Klienci bardzo często dorzucą coś do koszyka, żeby mieć darmową wysyłkę. Także, no wiadomo, w zależności od marży zrobiłbym na pewno darmową wysyłkę po przekroczeniu jakiejś kwoty. No i to w zasadzie chyba tyle, tak w te kilka minut, to co mi się tutaj rzuca na oczy, to należałoby to zrobić i na pewno to zaprocentuje, że ten sklep będzie na pewno gdzieś w Google. To oczywiście nie gwarantuje nam pierwszej pozycji, to nie jest takie proste, ale jak już zrobimy tą podstawową optymalizację, to już mamy, że tak powiem, fundament do dalszego pozycjonowania. Dobra, ok, to tyle w tym audycie. Mam nadzieję, że się podobało i ktoś z Was coś tam dla siebie wyciągnie z tego. Jakbyście chcieli, żebym zrobił jakiś aud dla Was, piszcie w komentarzu, wysyłajcie linki do swoich stron. Co któryś audyt na pewno wykonuję. Nie jestem w stanie zrobić wszystkich, ale jak widzę, że mogę sensownie pomóc, to na pewno taki audyt wykonam. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bye, bye. Hej.